Koszykarska Kotwica Kołobrzeg zorganizowała otwarte treningi dla wszystkich chętnych, zarówno dla dzieci, jak też dorosłych, a także tych, którzy grają w koszykówkę amatorską. Magnesem przyciągającym na trening jest to, że prowadzone są one przez sztab szkoleniowy pierwszoligowej drużyny. Myśmy odpowiedzieli na to, że tak, że chętni jesteśmy do zorganizowania czegoś takiego jak właśnie otwarty trening, korzystając z tego, że mamy trenera Karola, bardzo doświadczonego wychowawcę jednocześnie młodzieży. I postanowiliśmy, że zaprosimy tutaj wszystkich, którzy chcą. Wszystkich. I tych, którzy już mieli do czynienia z koszykówką, i tych, którzy nie. Inicjatorem otwartych treningów jest Urząd Miasta, który chce przystąpić do turnieju miast w koszykówce. No i teraz chodzi o to, żeby jak najwięcej młodzieży do sportu przyciągnąć. I no wiemy o tym, że sport profesjonalny jednak przyciąga i jest magnesem, zwłaszcza dla młodych adeptów. Obecnie jaka dyscyplina. Wyobraźmy sobie, gdyby przyjechali piłkarze z ekstraklasy, no to na treningu byłoby też mnóstwo dzieciaków i starszych, i młodszych, a także pomysł jest taki, że żeby właśnie dlatego było zawodowi trenerzy, że na pewno osoba, moja akurat w tym wypadku, no jest takim magnesem, przychodzi, to nie ulega wątpliwości. Ale najważniejszym celem otwartych treningów jest popularyzowanie wszelkiej aktywności sportowej, szczególnie u dzieci i młodzieży. To ma być masowa rzecz. Chcemy jak najwięcej tutaj w hali, żeby ta hala żyła. Trudno się prowadzi trening z 30 ludźmi naraz, ale na początek niech tak to będzie. Niech zobaczą dzieciaki, że można poklepać, można zrobić co innego niż tylko w domu przed gierką, komputerem. W czwartek, w ostatnim dniu cyklu treningowego, odbędą się zawody, na których będzie okazja do zweryfikowania swoich umiejętności.